Witajcie, z tej strony Sebastian. Jest czwartkowe... Witajcie, z tej strony Sebastian. Jest środowe popołudnie. Znajduję się w Alicante w Hiszpanii. Dopiero co wylądowałem. Czekam teraz na bagaż. Następnie jak go odbiorę, powinien czekać na mnie agent i zawieźć mnie do Kartageny. No i bardzo prawdopodobne, że spędzę tam w hotelu ze 3-4 godziny i będę jechał na statek. Jutro też na statku będę i w czwartek o północy powinienem być z powrotem w Polsce. No zobaczymy, mam nadzieję, że plany nie będą pokrzyżowane, ponieważ chciałbym do Katowic na święta przyjechać. Żeby to był jakiś fort. Jesteśmy teraz w Kartagenie już. I czekam na możliwość wejścia na statek. W tej odległości nie zobaczę, czy woda przezroczysta. I spotkałem się z czymś bardzo dziwnym. Otóż ze mną w samochodzie jechała pewna pani z dwójką dzieci i okazuje się, że to jest żona kapitana i jego dzieci. I zwyczajnie odwiedzają go tutaj na statku i będą z nim pływać przez kilka dni. Czyli popływają z nim tutaj, odwiedza męża, wysiądzie w jednym z najbliższych portów i będą wracać do Norwegii, bo to są Norwegowie. Porozmawiałem sobie troszkę z nimi, bardzo sympatyczni. I myślę, wiedzieć, że Norwegowie od małego uczą się angielskiego i ta dziewczynka, nie wiem ile będzie miała lat, ale ona po angielsku jeszcze za bardzo nie mówi, ale chłopczyk, nie wiem, będzie miał też około 6-7 tam lat, to już płynnie po angielsku mówi. No dobrze, jestem już na burcie, dokładnie w swojej kabinie. Zdążyłem już porozmawiać z kapitanem, najszczęśliwsza osoba na burcie, ponieważ jego żona i dzieci przyjechały. Zostaną na statku kilka dni. Jak wygląda tutaj? To jest LNG, czyli to jest jeden z najbardziej takich zaawansowanych statków, bardzo dobrze wyposażone. Tutaj mają kasę, na nic sobie nie żałują. Czy to jest jeden z tych statków, które naprawdę dobrze zarabiają? Jest lodówka. Kiedyś wam pokazywałem, że na tego typu statkach jest również winda, co jest istotne, bo ten statek jest dosyć duży, wysoki. O, to jest zamknięta szafka. Tak wygląda w każdym razie kabina. Zbliża się godzina, znaczy jest 7:30 wieczorem. To jest bardzo skromna kajuta, chyba dla kadeta, jak się nie mylę. Ale szerokie łóżko, jeszcze pokażę zwyczajowo, jak wygląda toaleta. Tak, to jest lustro. Prysznic. Powiedzmy, że coś takiego jak w zwykłym, skromnym hotelu, tak? Takim, nie wiem, z 3 gwiazdkami. Wszystko, czego potrzeba. Jak wygląda sytuacja? No teraz idę spotkać się z kapitanem, że rozmawiałem, idę spotkać się z chiefem i po rozmowie z chiefem się dowiem, czy teraz już zacznę pracę, czy może za kilka godzin, czy też może dopiero jutro rano, ale jutro rano bym nie chciał, bo mam jednak trochę do zrobienia. Samolot mam jutro o 17, a stąd się jednak jedzie troszkę czasu tam na lotnisko, więc prawdopodobnie około 13 muszę najpóźniej stąd wyjść, więc jak rano zacznę, będę miał mało czasu. No zobaczymy, co z tego będzie. No okej, pogadałem już z chiefem. No i będę pracował teraz prawdopodobnie około 4 godzin. O co chodzi? Jaki mały problem jest? Chodzi o to, że oni będą potrzebować te generatory azotu, ponieważ schładzają tam zbiorniki, schładzają i rury. Zwyczajnie będą bardzo dużo tego azotu potrzebować i pomimo tego, że mają dwa generatory, będą używać obu. A to oznacza, że nie będę mógł się tam, nie będę mógł wszystkiego zrobić teraz, ponieważ pewne czynności wymagają zrestartowania systemu, więc on przejdzie w shutdown przynajmniej na jakieś 5 minut i na to nie mogę sobie za bardzo pozwolić, więc teraz przygotuję wszystko, co jest możliwe, nie wyłączając generatorów,
a za około 10-12 godzin powinni skończyć to schładzanie i wtedy będę mógł jeden generator na te kilka minut wyłączyć. Więc jest takie trochę niebezpieczne, czy niebezpieczne, no wszystko wiadomo, to jakieś procedury tutaj są, w razie czego zwyczajnie z mniejszą ratę wyładowczą, no ale żeby nie robić takich komplikacji, postaram się dopiero jutro, znaczy dopiero jutro rano będę robił te rzeczy, które wymagają resetu systemu. Patrzcie, jak się ślicznie spakowałem, tak kompaktowo. Dobra, w takim razie życzcie powodzenia, żeby przede wszystkim, żeby mnie sen nie zmógł, bo no, wstałem bardzo wcześnie. Teraz godzina 20, a o godzinie 20 to ja już jednak kładę się powoli do łóżka, a nie biorę za pracę, nie? Opuszczam właśnie statek, skończyłem. Niestety nie udało mi się wyrobić na czas i musiałem przenieść samolot na jutro. Czyli teraz jadę do hotelu i jutro z samego rana będę jechał na lotnisko. A teraz jeszcze na statku, jestem w windzie. No nie pozostało mi nic innego teraz jak czekać na kierowcę. Na kilka minut powinien być. Pojadę do hotelu, tam przeczekam zwyczajnie noc i z samego rana będę jechał na lotnisko. Kurczę, pokrzyżowało to trochę moje plany, dlatego że no miałem jutro z samego rana jechać do Katowic, miałem tam pociąg zorganizować sobie, a teraz to się opóźni, dlatego że w domu tak czy inaczej będę dopiero jutro wieczorem, więc zmarnowany cały tydzień przez ten dwudniowy wyjazd. No ale takie rzeczy się zdarzają, taka specyfika pracy. Bardzo ładnie to jest, bardzo ładnie jest w Hiszpanii, lubię takie krajobrazy. Przewaga nad Norwegią jest taka, że wiadomo, w Norwegii lepiej się zarabia, jest czyściej, bezpieczniej, ale kurczę, pogoda tutaj jest niesamowita, co? Aż by się chciało tam wspiąć. Coś pięknego. Co to jest? Czy to jakieś jaskinie jakieś, czy co? I tam fort u góry, no coś pięknego. Como toda la vida. Ah, que le das lo que dan los faraos. No, menos, doy menos. ¿Das menos? Sí, eso dice que... Jestem już w hotelu. Hotel nazywa się Alfonso XIII. Mnie śmieszy to imię. W każdym razie wyglądał z zewnątrz na bardzo malutki, niski, a okazuje się, że na 8 piętrze jestem, a jest pięter 9. Tutaj jest taki hall po wyjściu z windy. No i ja razem z wami teraz będę odkrywał, jak to wygląda. O, sacre ble. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że będę miał okno na drugą stronę, tak żeby zobaczyć Kartagenę, a nie tutaj 2808. A to jest akurat mój pokój, zobaczcie. Mam nadzieję, że karta pasuje. O, jest super. Ciągnę tylko torbę i zobaczmy, jak to się prezentuje. Po wejściu wkładamy kartę, żeby mieć zasilanie. No dobrze. Czyli co się znajduje po wejściu? Wieszaki. Tu jest szafa. A w tej szafie jest safe. Ciekaw jestem, czy to nie jest do pralni przypadkiem. Tak, to jest prania. To co ostatnio wam mówiłem w jednym z ostatnich filmików. Zobaczcie, jakie ceny. Na przykład tutaj jest 4,5 euro kosztuje koszulka, wypranie koszulki. To powiedzmy, że 5 euro, dajmy, zaokrąglimy do 5 euro. Bo tutaj, jeżeli ktoś... No nieważne, 5 euro, no to jest 20 zł, to koszulkę można w tej cenie kupić, co oni tutaj biorą za pranie. Tutaj jest łazienka. Bardzo malutka. O, tutaj toaleta. Hej. No i bardzo malutki pokoik z dużym łóżkiem. Strasznie skromnie, ale o, jedyne do czego mi się przyczepił, to bardzo stary telewizor. Znaczy przyczepił, sobie nie ma co się czepiać. Stary nie znaczy zły, przepraszam. No, tu jest okno. Tutaj się żaluzje podnosi. O, jaki mamy widok? Mamy widok na Kartagenę. Uff.
Wiecie co, postaram się wyjść na spacer. Jestem trochę zmęczony, ale muszę tak czy inaczej wyjść, bo jestem też głodny, więc pójdę poszukać jakiejś restauracji, chyba że w hotelu zjem. Tak czy inaczej postaram się wyjść i coś nagrać, dlatego że jak ostatnio byłem w Kartagenie, to za dużo nie nagrywałem, chyba tylko z samochodu. No, nie pamiętam. W każdym razie to, co chciałbym nagrać, to pokazać wam, jak biedne jest to miasto. Może to dziwnie brzmi, ale takiej biedy to ja już dawno nie widziałem. I jeżeli będę miał siły, wyjdę, poszukam tutaj tej okolicy, którą ostatnio widziałem, to będziecie w szoku, co tutaj można zastać. To się ładnie prezentuje. Nie pokazałem, że jest tutaj minibar. Więc teraz pokazuję, jest minibarek. Co mnie akurat cieszy, bo umieram z pragnienia i bez względu na cenę sobie coś tutaj kupię, bo zanim wyjdę na dwór, to może troszkę czasu jeszcze minąć. Słuchajcie, zawiodę was trochę tym razem. Otóż byłem taki padnięty, że zwyczajnie położyłem się i obudziłem się dopiero wieczorem. No nie wyszedłem na miasto, nic nie nagrałem, tylko poszedłem teraz zjeść i wracam do łóżka. No zmęczenie daje się we znaki, bo wczoraj pracowałem do bardzo późna i dzisiaj od samego rana. To zwyczajnie tak wyszło. Zamki. Fajnie by było, żeby zawsze agent takim samochodem mnie przywoził. Rzadko jest, że Mercedesami jest klasy. Bardzo cicho w środku i wygodnie. A jestem na lotnisku już w Alicante. Czas wracać do domu. Chodzę sobie teraz po lotnisku, bo mam chwilkę czasu i patrzę, jakie ceny tutaj mają. Jestem teraz przy sklepie elektronicznym, który się nazywa Crystal Media Shops. I takich chorych cen to ja dawno nie widziałem. Zobaczcie, przykładowo Kindle Paperwhite, tak? Dokładnie ten, co ja mam i który ja kupiłem za $100, on teraz bodajże jest po $120, tutaj kosztuje 170 euro, a kijowe GoPro 460 euro. Szok, niedowierzanie. Jestem już w samolocie, jak szczęście dopiszę, to będę miał bardzo ładne widoki, specjalnie poprosiłem o miejsce przy oknie, żeby zobaczyć góry. Zwyczajnie jak leciałem w tą stronę, to nie wiem, to bodajże Alpy, tak? Lecieliśmy nad górami. Jak się nazywa jeden z najwyższych szczytów, o ile nie najwyższy w Europie, Mont Blanc? To było go widać w każdym razie, jak leciałem w tamtą stronę, czyli tutaj do Alicante z Berlina, więc mam nadzieję, że tym razem również będzie widać.